chciwość. Widziałem, jak szatan nakazał swym aniołom zostawiać pułapki, szczególnie na tych, którzy oczekują powtórnego przyjścia Jezusa i zachowują wszystkie przykazania Boże. Powiedział swym aniołom, że kościoły śpią, a on chce spotęgować swoją moc oraz swoje kłamliwe cuda, by nadal utrzymać je w tym stanie. Powiedział, nienawidzimy sekty zachowujących sabat, bowiem oni nieustannie działają przeciw nam, odbierając nam naszych poddanych, ucząc ich, by zachowali znienawidzony zakon Boży. Wobec tego idźcie do tych, którzy posiadają ziemię i pieniądze, sprawdźcie, żeby troszczyli się o swe posiadłości. Jeżeli uda się wam doprowadzić ich do tego, żeby przywiązali się do tych dwóch rzeczy, wtedy ich zdobędziemy. Mogą wyznawać, co im się podoba, byleby tylko troszczyli się bardziej o pieniądze niż o rozwój Królestwa Chrystusa lub szerzenie prawdy, której nienawidzimy. Przedstawcie im świat w jak najbardziej atrakcyjnym świetle, aby go miłowali i ubóstwiali. Jeżeli tylko się da, pod naszą kontrolą muszą być wszystkie środki. Im więcej środków poświęcają naśladowcy Chrystusa na Jego służbę, tym więcej szkodzą naszemu Królestwu, odbierając nam naszych poddanych. Jeśli w różnych miejscowościach zwołują zebrania, wówczas grozi nam niebezpieczeństwo. Bądźcie więc wtedy bardzo czujni. Jeśli to możliwe, wywołujcie niepokój i zamęt. Niszczcie ich wzajemną miłość. Zniechęcajcie i przygnębiajcie kaznodziejów, których nienawidzimy. Przedstawiajcie wszelkie możliwe usprawiedliwienia tym, którzy posiadają środki pieniężne, aby ich nie wydawali na dzieło. Jeżeli możecie, kontrolujcie ich środki pieniężne, a kaznodziejów doprowadźcie do biedy i zmartwień. To osłabi ich gorliwość i odwagę. Walczcie o każdą pięć ziemi. Spowodujcie, aby chciwość i miłość do ziemskich skarbów stały się dominującymi cechami ich charakterów. Tak długo, jak te cechy będą panować wśród nich, wyprą one zbawienie i łaskę. Otoczcie ich wszystkich atrakcjami, a na pewno będą należeć do nas. Wtedy nie tylko będziemy ich pewni, ale ich znienawidzimy, ale i z ich znienawidzony przez nas wpływ nie będzie kierował innych do nieba. Jeśli jednak niektórzy będą dawali, to rozwijajcie w nich skąpstwo, aby dawali mało. Widziałam, że szatan dobrze przeprowadza swe plany. Gdy słudzy Boży wyznaczają zebrania, to na te nabożeństwa przychodzi też i szatan ze swymi aniołami przeszkadzać dziełu. Stary jest zajęty wtłaczaniem różnych sugestii w umysły ludu Bożego. Jednych prowadzi w ten, a drugi w inny sposób, zawsze wykorzystując złe cechy braci i sióstr, pobudzając i drażniąc ich wrodzone popędy. Jeśli mają skłonności do samolubstwa i skąpstwa, szatan podchodzi do nich i całą siłą próbuje nakłonić ich do pobłażania tym dręczących ich grzechem. Łaska Boża i światło prawdy mogą na pewno na pewien czas przepędzić i te ich uczucia chciwości, samolubstwa i skąpstwa, lecz jeśli nie będą dążyć do zupełnego zwycięstwa, jeśli nie znajdą się pod uświęcającym wpływem, przyjdzie szatan i zniszczy każdą szlachetną, wielkoduszną zasadę, co z kolei wywoła myślenie, że się zbyt wiele od nich wymaga. Zniechęcą się w czynieniu dobra, zapominając o wielkiej ofiarze, jaką złożył Jezus, aby odkupić ich z mocy szatana i beznadziejnej nędzy. Szatan wykorzystał chciwość i egoistyczne usposobienie Judasza i nakłonił go do szemrania, gdy Maria wylała kosztowny olejek na Jezusa. Judasz uważał ten czyn za marnotrawstwo, mówiąc, że olejek ten można było sprzedać, a uzyskane pieniądze rozdać ubogim. Nie mówił tego w trosce o biednych, lecz uważał tę szczodrą ofiarę dla Jezusa za przesadną.
Judasz wysoko cenił swego mistrza wtedy, gdy go sprzedawał za kilka srebrników. Widziałam, że wśród tych, którzy pozornie czekają na swego Pana, są również tacy jak Judasz. Szatan kieruje nimi, choć oni o tym nie wiedzą. Bóg w żaden sposób nie może zaaprobować chciwości i samolubstwa. I wstrętne są mu modlitwy i nawoływania tych, którzy pobłażają tym złym cechom charakteru. Ponieważ szatan wie, że jego czas jest krótki, zwodzi ludzi, aby coraz bardziej byli chciwi i samolubni, potem cieszy się, gdy widzi, jak toną w chciwości, skąpstwie i samolubstwie. Gdyby można było tym wszystkim osobom otworzyć oczy, wtedy ujrzałyby, tak jak w piekielnym triumfie cieszy się z ich powodu i jak wyśmiewa się z głupoty tych, którzy dają posłuch jego podszeptom i wpadają w jego sidła. Szatan i jego aniołowie notują wszystkie podłe i chciwe postępki takich osób, przedstawiając je Jezusowi i jego świętym aniołom, mówiąc sarkazmem: oto są naśladowcy Chrystusa. Oni przygotowują się na przemienienie. Szatan porównuje ich postępowanie z tekstami Pisma Świętego, w których jest ono wyraźnie potępiane, a potem urąga on aniołom niebieskim, mówiąc: co ci naśladują Chrystusa i Jego Słowo. Ci są owocem ofiary i zbawienia Chrystusa. Aniołowie ze wstrętem odwracają się od takiej sceny. Bóg wymaga od swego ludu bezustannej czynności i jeśli lud ten męczą dobre uczynki, wtedy męczą oni także samego Boga. Widziałam, że jest on wielce niezadowolony najmniejszym przejawem samolubstwa ze strony jego powszechnie uznanego ludu, dla którego Jezus nie oszczędził swego własnego cennego życia. Każda chciwa i samolubna osoba odpadnie po drodze. Na równi z Judaszem, który sprzedał swego Pana, sprzedadzą dobre zasady oraz szlachetne, wielkoduszne usposobienie za szczyptę ziemskiego zysku. Wszyscy tacy zostaną przesiani z ludu Bożego. Ci, którzy chcą się dostać do nieba, muszą z całą siłą, jako tylko posiadają, popierać zasady nieba. Zamiast umierać w samolubstwie, dusze ich powinny wzrastać w dobroczynności. Każda sposobność, gdzie jeden drugiemu może czynić dobrze, musi być wykorzystana, gdyż w ten sposób pielęgnuje się zasady nieba. Pokazano mi Jezusa jako doskonały wzór i jego życie nie tylko, że było pozbawione samolubnych upodobań, ale zawsze odznaczało się bezinteresowną dobroczynnością. Dziękuję.